który swoim charakterem byłby podobny do dynamicznej akcji reprezentacji Polski w piłce nożnej. Powiem więcej. W meczu z Niemcami zakończonym zwycięskim golem polskiego napastnika w 91 minucie. Słuchajcie, i znalazłem taki utwór. Waltz Grand Prix Ezdur Chopina. Chopin już wtedy wiedział, że reprezentacja Polski będzie grała dynamicznie i dlatego napisał ten utwór, ponieważ teraz zagram wam frangę tego walca, jednocześnie będę komentował tą ostatnią akcję tego meczu. I sami zobaczycie, że ta muzyka, jak i to, co się dzieje na boisku, to są dwie identyczne sytuacje, więc Chopin to już przewidział, że będzie mieli tak fantastyczną reprezentację. Jesteśmy zarówno teraz na meczu piłkarskim, jak i w sali koncertowej na recitalu pianisty. Dwie identyczne sytuacje. Wyobraźcie sobie to. Pamiętacie mecz? Pamiętacie się. Wreszcie jest to przesuwa się szeroko biorąc. Znajdźcie się w drugiej gospodarce. Musimy to zobaczyć jeszcze raz w zwolnionym tempie. To było piękne. Lewy dribluje trzech obrońców i strzał. W tym momencie absolutnie nie ma końca akcji ani końca utworu. A wydawałoby się, że jest koniec. Nic bardziej mylnego. Lecimy dalej. Słupek nie ma gola, ale jeszcze nie koniec akcji. Mili gol, robił ten mili dwa na pole karne. Podanie do Zielińskiego. Wielkie zamieszanie pole karnym. Zieliński. Koniec utworu, a potem jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, burza oklasków Polska!